Serdecznie dziękuję za to, że Państwo zaszczycili mnie swoją obecnością na tym otwarciu biura. Przyznam, że jestem naprawdę wzruszona, że spotkało się to z takim zainteresowaniem. Chociaż nie jest to mój okręg wyborczy, ale myślę, że to fakt, że posłowie Lewicy, czy poseł Lewicy, pan poseł Przemysław Koperski ma tutaj biuro, mój kolega z klubu, to będziemy mogli wspólnie więcej, bo jeżeli będzie ktoś z Sejmu i z Senatu, to myślę, że i dla władz Pszczyny lepiej, więcej kontaktów, a i również dla tej społeczności lokalnej jest to coś więcej niż tylko biuro poselskie. Także bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. Mam nadzieję, że przez te 3,5 roku, bo w zasadzie tyle zostało do kolejnych wyborów i samorządowych, i parlamentarnych, będziemy mogli tutaj pracować, ja mówię to wprost, w lewicowym stylu, blisko ludzi, z ludźmi, biorąc pod uwagę fakt, że te problemy ludzkie lewicy zawsze były, są i będą bardzo bliskie. Chcielibyśmy przyjmować, żeby to biuro było otwarte, żeby obywatele, żeby mieszkańcy mogli w każdej chwili przyjść tutaj po pomoc, czy to pomoc prawną, czy to pomoc w jakichś sprawach, z którymi nie potrafią sobie poradzić, czy czasami nawet o taką pomoc, żeby wskazać im, dokąd się mogą udać, bo bardzo często jest tak, że do naszego biura w Tychach przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą, że na przykład w takim czy innym urzędzie czy instytucji te sprawy ich można załatwić. Będę starała się tutaj też organizować otwarte spotkania z mieszkańcami, żeby wsłuchiwać się w Państwa problemy, w to, co tutaj jest najważniejsze dla ludzi, no i żeby pracować na to, żeby wszystkim nam było tutaj lepiej i żeby nasza też lewicowa organizacja, bo na tym mi też bardzo zależy, się rozrastała i zyskiwała coraz więcej nowych osób, którzy będą chcieli z nami działać i pracować. Bardzo, bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Tutaj naszego okręgu na Beskidziu. Chciałabym Cię oficjalnie przywitać, podziękować, że po prostu myślisz tutaj również o mieszkańcach Pszczyny i okręgu naszego. To jest godło Polski zrobione przez pszczyńskich artystów, rzemieślników. Dla Ciebie mam nadzieję, że wspólnie go zaraz przykleimy na tej. Właśnie powiedziałaś, Anito, jeszcze coś i muszę to dodać, bo powiedziałeś, że jesteś przewodniczącą Podbeskidzia. Jest to też mi bliskie z tego względu, że ja jestem osobą urodzoną na Podbeskidach w zasadzie, bo urodziłam się i wychowałam w Szczyrku, więc to Podbeskidzie jest mi bliskie mojemu sercu, tam cały czas mieszka moja rodzina. Tym bardziej jest mi przyjemnie, że mogę tutaj być. I bardzo, bardzo Anito, dziękuję. Myślę, że faktycznie za chwilę powiesimy je wspólnie. Myślę, że w momencie, kiedy byśmy się witały, to ja mówiłam, że jesteśmy sąsiadkami, bo rzeczywiście tutaj jest grafika ilustrująca starostwo powiatowe w Pszczynie. Piękny, zabytkowy budynek, który w zasadzie od momentu jego projektowania spełniał swoją rolę i do dziś jest jej wierny. A że budynek piękny, to myślę, że będzie to, że będzie sprawiał Pani przyjemność. Bardzo dziękuję. Ja muszę od razu się pochwalić, że ja w tym budynku byłam kilkakrotnie zawodowo, jak jeszcze byłam notariuszem, to w 2001 roku chyba nawet coś związane z prądnicami robiłam akt notarialny. Także faktycznie bardzo dziękuję i przyznaję, że w ogóle te budynki, to nie tylko ten budynek, bo budynek sądu jest przepiękny, że jest tutaj kilka takich budynków, z których Pszczyna może być dumna. Tutaj też list gratulacyjny od pana przewodniczącego, od władz powiatu. A ja chciałam jednocześnie, gratulując tego, że będzie pani tutaj miała swoje biuro, od dzisiaj pani je ma,
do tego budynku właśnie zaprosić, ponieważ dzisiaj jesteśmy świeżo po konwencie starosty, burmistrza i wójtów. I w zasadzie stwierdziliśmy, że to bardzo pięknie, że otwiera się właśnie kolejne biuro, tym razem senatorskie. I w związku z tym może dobrze byłoby, żeby w budynku starostwa odbyło się spotkanie parlamentarzystów, którzy reprezentują nasz region w Warszawie, ponieważ coraz więcej problemów takich centralnych przenika przez nasz rejon, przez nasz powiat. I w zasadzie bez takiego wsparcia państwa, no trudno będzie sobie z nimi poradzić. Ja mogę je wymieniać, może nie, państwo doskonale wiedzą, bo żyjemy w tym miejscu, że będzie nam chodziło zarówno te świeże pomysły związane chociażby właśnie z szybką koleją, ale przede wszystkim będzie nam zależało, żeby ta droga nasza DK1, która łączy gdzieś tam blisko też do Szczyrku, będzie prowadzić prawie, że też została tutaj odpowiednio potraktowana w planach, które były zresztą zaplanowane na ten okres rozwojowy w programie dla Śląska, a jakoś tak wypadły z tego programu i chcielibyśmy bardzo, żeby państwo nas wsparli, dlatego też tylko trzeba zgrać kalendarze i ja bardzo myślę, że zapraszam do konkretnej pracy, wspólnej pracy na rzecz naszego społeczeństwa, naszego środowiska, naszych mieszkańców. Myślę, że po sezonie urlopowym, bo w Sejmie i w Senacie do końca września będzie ten sezon urlopowy, zgramy terminy. Ja tylko powiem, że ja w Senacie składałam poprawki przy ustawie budżetowej, budżetu państwa, zarówno na tą obwodnicę, która by odciążyła tą drogę, jeżeli do Krakowa z Bielska byłaby obwodnica, także i na tą poprawkę i na kolej również, no niestety później w Sejmie te poprawki zostały odrzucone, ale ja pamiętam o tym rejonie. I no nas tu bardzo boli ta DK1 i ten nasz zjazd, także myślę, że te szczegóły będziemy sobie wtedy omawiać. Tak, no wiemy, że gdzie stoimy w korkach, kiedy jedziemy ze Szczyrku do Katowic. I właśnie, które samochody, jak i sznur samochodów też zatruwa powietrze w Pszczynie i mocno tego smoga naszego się przyczynia. Także jest co robić, bardzo się cieszę, że mamy panią prezes. Ja bym chciał dodać, bo tu jest pewna rozbieżność S1. Obwodnica. Ja pani senator mówiła o S1. Ale ja mówiłam też w tym kontekście. A S1 jest w konkurencji. Ale jest jedna rzecz, ona jest w konkurencji, ale ona gdyby była, to rozwiązałaby bardzo dużo. Ja właśnie dlatego o tym mówię, ponieważ ludzie z Bielska teraz do Krakowa już nie jeżdżą przez Kęty, Andrychów, Wadowice, Kalwarię, tylko jeżdżą przez Tychy i na autostradę, co powoduje, że muszą tutaj przejechać. Pani senator, kto się projektuje, projektuj, buduj, mamy za sobą... Te projekty niech są, to się już toczy. Natomiast niezależnie od wszystkiego, będziemy rozmawiać na pewno o DK1. Ale to ja też o tym projekcie również wiem, także będziemy... Przepraszam, tak bardzo merytorycznie, tak od razu... Ale bardzo dobrze, ja jestem bardzo merytoryczna. Na temat. I bardzo lubię działania. To są właśnie nasze cele i to właśnie po to tu jesteśmy. Oczywiście. Wszyscy jesteśmy po to, żeby takie rzeczy rozwiązywać dla mieszkańców. Bardzo dziękuję. Ja sobie pozwolę jeszcze w imieniu burmistrza, który jest przyszedł od ciebie niezależny, nie mógł być i prosił mnie, żeby wręczyć w jego imieniu ten upominek wraz z listem gratulacyjnym. Cieszę się bardzo, że takie biuro w Pszczynie powstało. No bardzo i na pewno podejdzie tutaj, proszę, mówicie się państwo. Ja oczywiście i oczywiście. Również merytorycznie. I oczywiście państwa, jeżeli księżna Daisy, też moja ulubiona kobieca bohaterka, kiedy państwo też będą w Warszawie, to ja serdecznie zapraszam do swojego biura, bo też można w Senacie człowiek ma czasami nawet więcej spokoju i czasu, bo ja jestem przeważnie od wtorku do, znaczy zawsze od wtorku do soboty, do piątku w Warszawie i bardzo chętnie przyjmę państwa. No mam nadzieję, że teraz ten koronawirus, który nam pokrzyżował wiosnę i lato, jakoś będzie się uspokajał. I jeszcze jest kwestia taka, że jeżeli by też państwo mieli jakieś, chcieli zorganizować jakąś grupę na zwiedzanie Senatu, to ja też mogę w tym pomóc i bardzo chętnie przyjmę wtedy taką grupę również w Senacie. Dziękujemy. W ramach biura już się tym zajmiemy, żeby taką grupę skonfrontować. Ja jeszcze na imieniu klubu. Już moment, bo ja jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Jeszcze chciałam przedstawić przedstawicielkę tutaj pszczyńskich struktur SLD, ponieważ jako Lewica się łączymy i wspieramy i będziemy. Chciałam serdecznie panią senator przywitać. Liczę na owocną współpracę. No, mam nadzieję, że nam się będzie tutaj dobrze pracowało. Bardzo, bardzo dziękuję.
I ja właśnie chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że tutaj moimi lokalnymi przedstawicielami będą moi społeczni współpracownicy, właśnie Anita Ziegler-Hamielek. Ja teraz będę przyjeżdżać Ci legitymację. Także z nimi proszę się kontaktować we wszystkich sprawach. Dyrektorką mojego biura w ogóle, jest Kasia Majchrzak. I Kasia koordynuje w ogóle wszystkie kwestie związane z biurem, czyli Anita, jeżeli i Leszek będą wszystkie kwestie do Kasi zgłaszać i później Kasia już będzie robić to dalej z asystentem moim, którego tutaj nie ma. Jeszcze jest tutaj Sara. Tu Sara. Chodź, pokaż się. Sara pracuje w biurze senatorskim w Tychach. Odsłoń się na moment. W biurze w Tychach. W tym biurze jest, to jest biuro, które jest w zasadzie czynne codziennie. W związku z czym, jeżeli są na stronie internetowej, są tutaj też. Znajdziecie Państwo też ulotki. Będą też ulotki. W związku z czym do Sary też można kierować różne sprawy. Ona też stara się to jakoś koordynować. Są tu jeszcze moi asystenci społeczni, pokaż się Beata Widenka i Kacper, który to w ogóle jest ekipa, bez której i tutaj jeszcze jest, chodź tutaj. To są ludzie, bez których ja nie wygrałabym tych wyborów. Tam jeszcze jest Ania Merec. Ania w Poznaniu. Nie ma, no właśnie ja widziałam, że Aniu! Ona mignęła mi i potem. Potem już nie da. Chodź, się pokaż. Gdzie się sztandasz, Aniu? Także to jest cała nasza ekipa i każda. I mam nadzieję, że nasza ekipa będzie wzbogacona o mieszkańców Państwa miasta i że będziemy robić tak fantastyczne, inspirujące rzeczy, że COVID po prostu padnie na plecy i zdechnie. Tacy będziemy energetyczni. Przy tej okazji chciałam jeszcze podziękować wszystkim osobom, które zareagowały na apel, kiedy COVID się rozpoczął i szyły maseczki. Ja wiem, że tutaj jest tych pań kilka, mogą się pokazać tutaj, dlatego że dzięki temu przez pierwsze... Uczyły przez internet, ale najpierw powiem o maseczkach, ponieważ faktycznie na początku, kiedy to się zaczęło, to przez dwa pierwsze tygodnie nie było kompletnie nic. Ja oczywiście jak przyjechałam do domu, czułam się jak tygrys w klatce, no bo musiałam przez dwa tygodnie być w domu, a że szyję i zawsze szyłam, to zaczęłam szyć i myślały, że to po prostu będziemy rozdawać gdzieś w biurach, na poczcie, ale zaczęły do nas dzwonić szpitale. No jak zaczęły dzwonić szpitale, to zaczęliśmy szyć fartuchy, no i to tak potem poszło. Potem Szybowa chciała kombinezony, ale powstrzymaliśmy ją. Ale następne byłyby sputniki, więc... Ale szyliśmy też czepki, tak. Bo lekarze chcieli czepki. Te czepki chyba najdłużej. Znaczy cały czas szyjemy. Teraz następna kwestia to były lekcje online. I też są panie nauczycielki tutaj. Barbara tutaj. I ta akcja się naprawdę też rozszerzyła. Niestety pani Oli nie ma, bo utknęła z zepsutym samochodem gdzieś, w związku z czym, ale pisała. Ale tam mamy jeszcze Agnieszkę. To proszę bardzo. Agnieszko, tak, proszę się pokazać. To są ludzie, którzy wtedy, kiedy była potrzeba, po prostu usiedli, pomyśleli, co mogą zrobić i zabrali się do roboty. Jeżeli będziemy mieć takie społeczeństwo, no to COVID w ogóle nie ma szans, ale nie tylko COVID, ale i wielkie inne różne rzeczy tak. Też nie mają szans. A niestety, jeśli można tutaj, to ja chciałam podziękować za tę inicjatywę i wszystkim osobom włączonym w tę grupę pomoc dla szpitali, bo to była bardzo realna pomoc i Szpital Pszczyński również mocno na tym skorzystał. Pięknie za to dziękujemy. No wręcz jeśli można prosić o współpracę, to na pewno w imieniu szpitala, pana prezesa Kaszy, pana dyrektora Leśniewskiego, to bardzo pięknie się uśmiecham, bo nadal istnieją pewne problemy, no, niestety to się nie skończyło, prawda? Nadal mówi się o tym zabezpieczeniu dodatkowym jeszcze na jesień. Natomiast na rynku nie jest łatwo znaleźć fartuchy o normalnych cenach, dlatego my ciągle kupujemy materiały.
No i jeśli będzie wyglądał jak Państwo mają materiał, my mamy tak cudowne krawcowe. To jest, to jest akcja. Mnie się, Wam lepiej szyło niż maseczki, przyznam szczerze, bo są większe. Bo mamy schemat i jak zresztą Kasia zorganizowała w biurze w Mysłowicach, w trzecim biurze krajalnie. Mieli krajalnik, noże elektryczne, wielki stół. I tamte fartuchy można było, jeżeli jest materiał, wycinać w dużej ilości. To tylko materiał, Ja chcę powiedzieć, że właśnie też prezentuję maseczki, które są... No ja właśnie też prezentuję maseczki. Bardzo dziękuję. Także takie, ale takie inicjatywy, jeszcze pani będzie zdziwiona, jakie my mamy pomysły na takie inicjatywy. Zresztą późnia inicjatyw to Kasia właśnie, pan się pokaże. No pokażemy. Że będziemy tutaj miały bliski kontakt ze sobą, z rewelacją. Także super. Korzystając z okazji, to chciałem media zainteresować tym przedsięwzięciem, żeby więcej o tym po prostu pisały. Tak. Pokazywać tych ludzi. Pokazywać ludzi, pokazywać ich dzieło. To są ludzie, którzy po prostu zamiast siedzieć i czytać książki, po prostu albo na Netflixie, zabrali się do roboty i ja naprawdę sama byłam bardzo zdziwiona, że tak dużo osób się w to zaangażowało. Zresztą w ogóle to mieliśmy cały system dystrybucji, sprowadzania, rozwożenia, przywożenia, ale wszystko się sprawdziło, bo jak ludzie chcą, to się wszystko da. To uważam biuro za otwarte. Zapraszamy na kolejny. A poczęstunek mamy dwojakiego rodzaju, tutaj taki duchowy, różne gadżety, a tutaj taki bardziej cielesny. Oficjalne powieszenie, zapraszam na dziecko.